Witajcie. Chcę dzisiaj Wam, w, mam nadzieję, w prosty i przystępny sposób opowiedzieć e, o tym, czym jest yoga, odnosząc się nieco do historii, też do podstaw filozofii jogi. E, żeby zacząć, myślę, że dobrze jest e, odnieść się do sło odznaczenia słowa yoga, tak? Co ono oznacza? Więc e, w, klasycznie. E, Mówi się o trzech znaczeniach słowa yoga. Pierwsze znaczenie to jest e, znaczenie zna, e, oznaczające harmonię i jedność, tak? Yoga oznacza jedność e, i oznacza to, że chcemy w życiu wprowadzić jedność. E, tak, łączyć elementy przeciwne, tak aby nasze życie było w pełni zintegrowane. Tak? Drugą, drugim znaczeniem słowa yoga jest e, jarzmo. Tak? To jest e, takie znaczenie, które odnosi się do tego, jak osiągamy ową jedność, tak? a mianowicie osiągamy ją przez e, różne rodzaje praktyki, których z, można powiedzieć, za z taką główną. Zasadą jest e, pewna dyscyplina, którą podejmujemy. Tak? Dyscyplina praktyki. E, form jogi jest e, bardzo dużo, ponieważ e, tradycja jogi sięga e, no myślę, że ponad 4000 lat e, już. Także mm, ale właśnie taką wspólną cechą jest pewna dyscyplina, czyli to jarzmo, tak? podjęcie pewnej praktyki. W końcu ostatnim trzecim znaczeniem e, słowa yoga jest e, to tłumaczenie jogi jako droga, tak? i oznacza to pewien sposób, w jaki praktykujemy. Mianowicie w e, ćwiczeniu jogi niezwykle istotna jest ciągłość praktyki, e, jest to podkreślone na przykład w yoga sutrach, e, które mówią, że ćwiczenie jogiczne polega na, na dążeniu do stałości w Nim. Tak, Patanjali, twórca jogasu, który skompilował, można powiedzieć, e, wiedzę jogiczną mm, z dwóch lat, z, napisał te sutry około, tak powiedzmy, 300 lat po Chrystusie, e, napisał, że ćwiczenie jogi jest dążeniem do stałości w nim, właśnie. Co oznacza, że ważniejsze nie jest osiągnięcie jakiegoś efektu, celu, tylko Ważniejsze jest ta ciągłość ćwiczenia. To jest niezwykle ważne, tak? aby e, efekty jogi były utrzymywane i aby ta praktyka w ogóle przynosiła nam e, korzyści. Niezwykle ważne jest to, żeby praktykować ją w sposób ciągły. E, to są, a więc to są trzy znaczenia, które nam zbliżają nas do jogi. Tak? Po pierwsze jest to jedność, osiąganie wewnętrznej jedności w życiu. Drugie to jest osiąganie, um, drugie to jest dyscyplina, a więc jakby sposób ćwiczenia poprzez wysiłek, który wkładamy w praktykę. I trzecie to jest droga, czyli podążanie tą ścieżką. Um, obecnie. Takim najpopularniejszym, najpopularniejszą formą praktyki jogi, jogi, jaką znamy w Polsce, ale również w całym świecie zachodnim, jest e, praktyka poprzez asany i pranayamy, czyli pozycje ciała i e, ćwiczenia oddechowe. Tak? Stąd yoga, też e, w takim bardzo, powiedziałbym, powierzchownym przekazie, e, rozumiana jest jako pewnego rodzaju ćwiczenia gimnastyczne tak? i rzeczywiście tak jest. Jest to praktyka, jest to jedna z form ćwiczenia jogi, chociaż tych form, jak mówiłem wcześniej, jest bardzo dużo. Pewne formy religijne pochodzące z Indii są. tak Również określano yoga. jogą może być na przykład śpiewanie mantr. Tak jak również wykonanie, wykonywanie z e, uważnością m, z, takich codziennych naszych obowiązków też może być jogą. Także jakby z samych form praktyki jogi jest bardzo dużo. E, natomiast e, to, na co chciałem zwrócić uwagę, to to, że właśnie tak naprawdę joga została stworzona do pracy ze świadomością. Tak? W owych yoga sutrach, tak? które są taką, można powiedzieć, podstawą jogi klasycznej i e, często odnosimy się do, do nich, mowa jest o tym, że joga jest powściągnięciem poruszeń świadomości. Tak? A więc takim, taką praktyką odnoszą się sensu stricte do naszej świadomości, do, nas, do tego, co się dzieje w, naszej, w naszym umyśle. E, wszystkie formy, tak, czy to są formy poprzez modlitwę, pracę, czy poprzez ćwiczenia, e, jakieś praktyki medytacyjne, cokolwiek nazywamy jogą, służy właśnie temu celowi tak, e, badaniu świadomości i takiemu e, uspokojeniu tak, w e, takim, można powiedzieć, Joga diagnozuje nasz stan jako pewnego rodzaju dysharmonię na poziomie świadomości, polegającą na tym, że na takim rozróżnieniu między tym, co przyjemne i nieprzyjemne i związanej z tym takiej niestabilności umysłu. Tak? Umysł nasz jest ciągle targany między tym, co przyjemne, a tym, co nieprzyjemne. Tak? To powoduje cierpienie, to powoduje też e, niemożność osiągania różnych celów e, i też pod, jest na, może być na przykład przyczyną e, trudności w relacjach, tak? czyli e, to, że budujemy jakoś re, e, nieefektywnie relacje z otaczającymi nas osobami. Co również może dotykać nawet całych społeczeństw. Tak? I jako panaceum na to, joga proponuje takie wyciszenie, uspokojenie umysłu, tak? czyli to, co powiedziano, owo powściągnięcie poruszeń świadomości. Tak? E, I to osiągamy w, poprzez rozmaite praktyki. E, w których ostateczną formą, tak, niezależnie od tej formy zewnętrznej, tak, czy to są dynamiczne sekwencje pozycji, czy to są e, praktyki medytacyjne, w których siedzimy w jednej pozycji, nie, porusza, nie poruszając się. Ostatecznie chodzi o osiągnięcie stanu świadomości, w którym umysł jest spokojny i doświadcza. Otaczającej rzeczywistości w sposób taki bezpośredni, bez, roz, bez, bez oceniania, bez e, też chwytania, bez pragnienia tak, tego, co jest dookoła nas. To powoduje, że jesteśmy w stanie e, działać w spokoju i osiągać nasze cele z taką niezwykłą precyzją i skutecznością. E, także Joga w sumie nie jest niczym takim niezwykłym, ponieważ w naszej kulturze również pewna dyscyplina umysłowa jest wskazywana przez filozofów jako niezbędna do tego, żeby osiągnąć taką pełną świadomość życia i spełnienie w życiu. Zatem, jeśli chcecie pogłębiać swoją praktykę jogi, nie ograniczać jej tylko do a, ćwiczeń gimnastycznych czy też oddechowych. Warto zapoznać się z a, taką, właśnie z tym pierwszym krokiem na ścieżce jogi, czyli ośmiostopniową ścieżką jogi. To jest taki system, który proponowany jest przez jogę klasyczną dla początkujących. E, I system ten właśnie zawiera: a, Zapewne znane Wam asany i ćwiczenia oddechowe, ale również zabiera um, takie elementy jak pewną etykę, m, jak e, wskazówki do praktyki indywidualnej, tak jak, takie jak m, zapał, kształcowanie jaźni, e, czystość, tak? oraz m, techniki pracy takiej bezpośredniej z e, świadomością, która obejmuje elementy wycofania zmysłów, czyli pratyahary, następnie koncentracji, dharany, później medytacji i w końcu stanu samadhi, który jest określany właśnie jako stan takiej wewnętrznej jedności. I są to wszyscy, wszystkie te elementy, są to ścieżki, są to elementy, które można praktykować wspólnie, tak. Nie jest to z jednej strony jest to jakaś taka drabina, po której można się piąć, jednak z drugiej strony, e, robiąc psa z głową w dół, robiąc e, każdą inną pozycję, możesz m, poznawać te praktyki i, i, w, i włączać. Prak e, Wszystkie te elementy do praktyki. Także zachęcam do głębszego poznawania jogi. Dziękuję.